Dobra. To ja zgłaszam gotowość. Mam, zobacz, tak. Ale tak awaryjnie. Stopniowo. Dobrze, szanowni państwo, witam serdecznie. Zapraszam tutaj gospodarzy dzisiejszej konferencji prasowej. Szanowni państwo, spotykamy się w okolicznościach, które państwo być może kojarzą, bo już raz spotykaliśmy się, i to niedawno, pod stacją paliw Lotosu. Spotykaliśmy się w podobnej, można by powiedzieć, sytuacji i sprawie, ale ja przypomnę, chociaż państwo doskonale o tym wiedzą, że od prawie 2 tygodni toczy się wojna w Ukrainie, i w tej sytuacji no, pewne kwestie trzeba raz jeszcze rozważyć, raz jeszcze o tych kwestiach przypomnieć i porozmawiać. Stąd dzisiejsza konferencja prasowa, stąd apel, wspólny apel samorządowców z Trójmiasta i Pomorza. I o tym apelu opowiedzą dzisiejsi goście tej konferencji prasowej, czyli marszałek Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, prezydenci Gdańska, pani Aleksandra Dulkiewicz i Sopotu, pan Jacek Karnowski, a także pan poseł Piotr Adamowicz. Panie marszałku, zaczynamy od pana, proszę bardzo. Tak, rzeczywiście każdy dzień od 24 lutego zajmujemy się uchodźcami, zajmujemy się przygotowaniem naszych gmin, całego regionu do przyjęcia uchodźców. Stąd tak wąska dzisiaj grupa samorządowców z panem posłem Adamowiczem. Ale jak to zostało przed chwilą powiedziane, wojna nie może nam przesłonić, i kontekst wojny przesłonić kilku istotnych spraw, które dotyczą Pomorza. Chciałbym odczytać państwu przygotowany list, który jest apelem samorządowców Pomorza w sprawie wstrzymania procesu wyprzedaży Lotosu, pod którym się chcemy podpisać i wysłać do wszystkich najważniejszych osób w państwie, reprezentujących zwłaszcza obecny obóz władzy, który decyduje i może zdecydować o wstrzymaniu tego procesu. My, samorządowcy Pomorza i Gdańska, w imieniu własnym i wielu obywateli naszych miast i gmin, w obliczu przerażającej agresji Federacji Rosyjskiej na wolno, niepodległą i demokratyczną Ukrainę, ze świadomością wszystkich konsekwencji politycznych, społecznych, gospodarczych, jakie ten bezprzykładny akt barbarzyństwa niesie ze sobą dla Ukrainy, Polski, Europy i świata, stanowczo apelujemy do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczącego partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego i prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka o natychmiastowe wstrzymanie procesu wyprzedaży majątku Lotosu i wycofanie się z operacji pozornego połączenia Orlenu i Lotosu, polegającego w istocie na oddaniu kontroli nad znaczną częścią polskiego rynku paliwowego w ręce podmiotów gospodarczych związanych politycznie bądź gospodarczo z putinowską Rosją i Białorusią. Prezes Obajtek, ze ślepym uporem realizujący ściśle polityczne wytyczne obozu rządzącego, wbrew rachunkowi ekonomicznemu i logice gospodarczej, ignoruje realia stanu wojny i blokady Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja procesu wyprzedaży Lotosu w sytuacji, gdy cała Europa zrywa wszelkie formy współpracy gospodarczej z obozem putinowskim, to gorzej niż zbrodnia. To błąd. To bardzo poważny błąd. Czy znów jak w kwestii wymiaru sprawiedliwości Polska będzie działać na przekór całej Unii Europejskiej, oddając 30% udziału w gdańskiej rafinerii za jednoroczną sumę zysków, czy 417 stacji benzynowych Lotosu musi trafić w ręce węgierskiego MOL-a, powiązanej z kapitałem rosyjskim, pośrednio wzmacniając ten bankrutujący na naszych oczach sektor rosyjskiej gospodarki. To oczywiście fragment listu, którego nie chcę odczytywać teraz w całości, ale w tym apelu chcemy dziś powiedzieć jednoznacznie. Jeszcze nie jest za późno. To ostatnia chwila, by wstrzymać proces wyprzedaży Lotosu i wycofać się z błędnej decyzji o wyprzedaży majątku Lotosu. To już nie jest jedynie sprawa rachunków ekonomicznych czy społecznych. To kwestia racji stanu i obrony najżywotniejszych interesów Polski. Dziękuję. Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
Szanowni Państwo, kiedy 10 lutego Gdańska Rada Miasta dyskutowała na temat właśnie wrogiego przejęcia, bo chyba takich słów należy użyć, pomorskiej firmy, jaką jest Grupa Lotos, byli wszyscy obecni, poza przedstawicielami partii rządzącej. I dzisiaj, myślę, że miesiąc później, chyba jeszcze mocniej należy zadać pytanie, czy prezes Obajtek działa sam? Przecież to jest spółka Skarbu Państwa. Ma nad sobą wicepremiera Sasina, premiera Morawieckiego, którzy dzisiaj mają usta i czyny, jak wierzę, wypchane pomocą Ukrainie. A co się dzieje ze strategiczną spółką Skarbu Państwa? Pchamy ją nie tylko w ręce Putina, ale już dzisiaj wiemy, że Orban jest także sojusznikiem Putina. To przecież Orban bardzo jasno powiedział, że nie wesprze militarnie, że nie przepuści konwojów. Powiedział więcej. W wywiadzie, który tydzień temu ukazał się w węgierskiej prasie, powiedział, że właściwie Europa i NATO są same sobie winne, bo skoro rozpychają się na wschód, to nie ma co się dziwić agresji Putina na Ukrainę. Czy to naprawdę jest dzisiaj strategiczny sojusznik Rzeczpospolitej Polskiej? Tu nie tylko dzisiaj chodzi o interes Gdańska i Pomorza, o którym mówiliśmy już wielokrotnie w sensie ekonomicznym, strategicznym, ale tu naprawdę chodzi o interes Rzeczpospolitej Polskiej. Ale chcę też powiedzieć, że my się nie obrażamy na prezesa Obajtka, bo przypomnę, że nie pojawił się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, natomiast zaprosił do siebie. Wspólnie z szefami klubów, zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Wszystko dla Gdańska, z panią przewodniczącą Agnieszką Owczarczak podpisałam list do prezesa Obajtka, przyjmujący to zaproszenie. Czekamy na wyznaczenie terminu, żeby rzeczywiście móc o sprawie rafinerii gdańskiej, Grupy Lotos, żeby móc rozmawiać w Warszawie, skoro prezes Obajtek nie może się pofatygować do Gdańska. Ale dzisiaj tu nie chodzi o przepychanki. Tu dzisiaj chodzi o strategiczny interes nie tylko Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Unii Europejskiej. Czy naprawdę chcemy pomorską firmę pchać w ręce sojusznika Putina, jakim jest Orban? Ja na to jako Polka, jako Europejka się po prostu nie zgadzam. Dziękujemy. Pan prezydent Jacek Karnowski. Dzień dobry, proszę Państwa. Znajdujemy się przed polską stacją benzynową, przed gdańską, pomorską stacją benzynową, dumą od lat naszego regionu, ale także Polski. Firmie, która, jak wspomniał pan marszałek, przynosi olbrzymie korzyści gospodarcze. I tutaj apel przede wszystkim do tych, co rządzą w tej chwili Polską, do Jarosława Kaczyńskiego, do premiera Sasina, do premiera Morawieckiego, o powstrzymanie tej tak szkodliwej dla Polski, szkodliwej dla Pomorza sytuacji, kiedy tu będzie stacja węgierska, a tak naprawdę stacja rosyjska. To jest niedopuszczalne i za to należy się jedno, za to należy się Trybunał Stanu, bo z jednej strony nie można żądać od naszych sojuszników, żeby wyłączyli gaz, wyłączyli ropę, żeby nie brali węgla, a z drugiej strony wpuszczać na nasz rynek sojuszników Putina, a właściwie Putina. Za to należy się Trybunał Stanu. Dzień dobry Państwu. Prezydent Dulkiewicz powiedziała już o postawie Węgier rządzonych przez pana Orbana. Chciałem się zwrócić do prezesa Obajtka jako członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, że może zapoznał się z przekazem, jaki rządowe media węgierskie serwują obywatelom tego kraju. Tam dużo jest o uchodźcach, o pomocy, którą trzeba nieść i Węgry rzeczywiście ją niosą. Problem polega na tym, że nie znajdziemy tam obrazów zbombardowanych szpitali, szkół, cywilnych obiektów, mieszkań. Tam tego nie ma. Tam nie ma ludzkiej tragedii, tam się nie mówi o ofiarach, ile osób zginęło, ile spłonęło obiektów użyteczności publicznej. Tego przekazu w rządowych mediach węgierskich nie ma. Niech prezes Obajtek sobie obejrzy telewizję węgierską i zapozna się, jak jest prezentowana tragedia ludności ukraińskiej, bombardowanie obiektów publicznych, śmierć cywili. Niech sobie prezes Obajtek to zobaczy i wtedy zastanowi się, co robi. Obawiam się, że z tego się nie wycofa, ale to jest jego psi obowiązek, żeby zobaczył, czym żyją Węgry i jak jest sprzedawana tragedia na Ukrainie przez rządowe media na Węgrzech. Tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy Państwu. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Tak, chwilą po pytania do Pani Prezydenta. Pierwsze pytanie, jak wy
wygląda pomoc dla Ukraińców w końcu miasta? To znaczy, ilu uchodźców już przyjął Gdańsk Sopot? Na jakich zasadach to się odbywa? Wczoraj wieczorem razem z panem prezydentem Karnowskim mieliśmy spotkanie z kilkudziesięcioma samorządowcami z całej Polski, ale myślę, że kluczowe było to, co mówili nam prezydent Rzeszowa, Konrad Fiołek, prezydent Chełmu, Jakub Banaszak, burmistrz Hrubieszowa, czy wreszcie burmistrz Ustrzyk Dolnych. Dzisiaj to, co my widzimy, my jeszcze nie mamy takiego kłopotu jak inne miasta, ale brakuje naprawdę koordynacji na poziomie wojewodów i rządu, jeśli chodzi o relokację uchodźców. Dzisiaj w Gdańsku mogę powiedzieć, że nie ma żadnych szacunków, ile tych ludzi może być, bo wielu z nich jest w prywatnych domach, gdzie nie są w żaden sposób zgłoszeni w jakimkolwiek systemie. Ja mogę powiedzieć, ile osób przeszło przez punkt recepcyjny w Gdańsku, Dolna Brama 8. To jest dzisiaj około 1500 ludzi, ale wielu z nich nie zostaje w Gdańsku. Wielu z nich jedzie dalej, bo mają swoje plany, chcą łączyć się z rodzinami, które chociażby przebywają za granicą. Jakaś część tutaj zostaje. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że wczoraj wieczorem po raz pierwszy uruchomiliśmy halę przy ulicy Trauguta 29, bo taka była potrzeba zgrupowania masowego ludzi, ale to hale służą czasowemu położeniu tych ludzi do czasu znalezienia docelowego miejsca, czy to w hotelach, czy w ośrodkach, które są także we współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi, za co dzisiaj chcę bardzo podziękować, przygotowane dla uchodźców. Więc dzisiaj mogę powiedzieć, że pewnie w Gdańsku jest pewnie kilkaset osób, może więcej, ale tego tak naprawdę do końca nie wiemy. Natomiast rozmawiałem z naszymi kolegami ze ściany wschodniej, czyli tych, którzy mają bezpośredni kontakt, widzimy, że ta fala będzie się wzmagać i już dzisiaj widzimy, że przyjeżdżają do Gdańska inni ludzie. To nie są już ludzie tacy, którzy świadomie samochodami często uciekli przed wojną. Dzisiaj to są już ludzie, którzy naprawdę przyjechali w jednych spodniach, często w jednej piżamie, często bez skarpet, po prostu uciekali tak, jak stali ze schronów. Więc te wszystkie rzeczy, które Państwo przekazujecie, zbiórki, na które reagujecie tak bardzo dobrze, ale też chcę przypomnieć, że naprawdę najbardziej potrzebne są pieniądze, bo to wtedy najłatwiej jest kupić to, co potrzeba. Są nadal bardzo, bardzo potrzebne, więc miejmy nadal tak otwarte serca jak tydzień temu czy półtora tygodnia temu, bo ta pomoc naprawdę długofalowo jest i będzie potrzebna. Proszę Państwa, rzeczywiście wczoraj mieliśmy spotkanie samorządowców z ruchu samorządowego Tak dla Polski. To było około 50 samorządowców i także samorządowcy ze ściany wschodniej, z Chełma, z Hrubieszowa, z Ustrzyk Dolnych, z Rzeszowa i tam jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. To, co tutaj widzimy, to jest jeszcze do opanowania. Tam rzeczywiście jest bardzo trudno. Zresztą doznał tego pan marszałek, może opowie za chwilę o tym pociągu, który realizował, który był przewidziany na 400 miejsc, a przyjechało 250 osób. Myśmy w tej chwili przyjęli 400 osób. Są to osoby w mieszkaniach prywatnych, jak i w naszych punktach przygotowanych razem z hotelarzami, z ośrodkami zdrowia. Tu też apel swoją drogą, żeby ośrodki rządowe, MSWiA i inne także się otworzyły na uchodźców. Jesteśmy w kontakcie z panem wojewodą, jesteśmy kontaktem z MSWiA. Niestety ta koordynacja na razie lepiej wygląda na szczeblu miast, typu Warszawa, Rzeszów, Przemyśl, samorządy poszczególne, niż rządowa. Będziemy o tym rozmawiać, żeby ją usprawdzić, bo nie chodzi nam o to tylko, żeby krytykować. Z drugiej strony powiem tak, no są pierwsze zgłoszenia do szkół i przyjęcia do szkół i na to jesteśmy gotowi. Są wyznaczone punkty medyczne, wszyscy są żywieni. Pomoc, to podkreślam to, co powiedziała pani prezydent Gdańska, jest pilnie potrzebna, za co bardzo serdecznie mieszkańcom i firmom dziękujemy. I ta pomoc rzeczowa i finansowa, przede wszystkim jeżeli chodzi o żywność, bo ona jest codziennie wydawana tym ponad 400 osobom, na przykład w Sopocie. No i oczywiście też realizujemy pomoc, którą wysyłamy na teren Ukrainy, do miast, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni.
Wczoraj podjechało ponad 5 ton do miasta nad Dniestrem. Biłgorad, które zaprzyjaźnione jest w jakiś sposób z Sopotem. Dalej organizujemy tą pomoc. Ona rzeczywiście jest bardzo, bardzo potrzebna, ale też chcemy pracować z rządem nad rozwiązaniami długofalowymi i żeby one obejmowały nie tylko obywateli Ukrainy, bo pamiętajmy, że z tamtego kierunku przemieszczają się do nas także obywatele innych państw, w tym Białorusi, co jest bardzo ważne, którzy uciekli najpierw na Ukrainę. W tej chwili na przykład około 30 Białorusinów znowu przyjechało z Ukrainy do Sopotu i trzeba się nimi też zaopiekować i oni też powinni mieć równe prawa jak ci obywatele Ukrainy. Proszę Państwa, chciałbym poinformować, że rzeczywiście, tak jak to zostało tutaj wcześniej powiedziane, wczoraj przyjechały dwa pociągi z uchodźcami. W większości to są kobiety z dziećmi i osoby starsze, które nie mogą być powołane pod broń w obronie swojej ojczyzny. 252 osoby przyjechały drugim pociągiem, który zorganizował samorząd województwa. Chcę powiedzieć, że będziemy wysyłać kolejne pociągi w różne, do różnych przejść granicznych. Jestem dzisiaj po rozmowie z prezydentem Przemyśla, Wojtkiem Bakunem, który mówił wprost: musicie sobie uświadomić fakt taki, że miasto 60-tysięczne codziennie przyjmuje 50 tysięcy uchodźców. To jest ogromna, ogromna skala i bez pomocy regionów, miast, samorządów, także władzy rządowej, trudno jest sobie wyobrazić, żebyśmy sobie mogli z tym problemem poradzić. Dlatego podpisuję się też pod apelem pana prezydenta Karnowskiego, że trzeba uruchomić ośrodki wypoczynkowe rządowe usytuowane w różnych częściach naszego kraju, że trzeba na pewno zasoby samorządowe również uruchomić. Co się dzieje? Niestety w wielu przekazach medialnych słyszymy często, że jest to pomoc wyłącznie rządowa, że są jeszcze ludzie dobrej woli, ale są też samorządy, które mają niemały potencjał, który wykorzystują dla udzielania takiej pomocy. Chcemy wspólnie z prezydentami Gdańska, Sopotu, Gdyni, wielu samorządów województwa pomorskiego uruchomić również w ciągu najbliższych kilku dni duży konwój z pomocą humanitarną. Podkreślamy, że są potrzebne śpiwory, koce. Pomoc musi być wprost dedykowana i to muszą być rzeczy nowe. Apelujemy tutaj za pośrednictwem mediów, żeby mieszkańcy Pomorza zbierali takie formy wsparcia, takie zakupy realizowali, aby można było pomóc uchodźcom, ale i tutaj na miejscu potrzebują takiej pomocy. Ze strony samorządu województwa w kooperacji z wojewodą i kuratorium oświaty i wychowania przygotowujemy również nauczycieli języka ukraińskiego, gotowych do podjęcia pracy w doraźnie zorganizowanych oddziałach przedszkolnych i szkołach, bo chcielibyśmy, żeby dzieci ukraińskie mogły jak najszybciej korzystać z takich form wsparcia. Apelujemy również do mieszkańców Pomorza o zgłaszanie się z swoich wolnych zasobów mieszkaniowych, no bo chcielibyśmy, żeby ta pomoc była jak najbardziej sprawna. I myślę, że każdy dzień teraz, tak jak powiedziała pani prezydent Dulkiewicz, będzie dostarczać nam coraz więcej uchodźców, którymi się będziemy musieli zająć i dyslokować w skali całego województwa w różne miejsca. Apelujemy tutaj o solidarność mieszkańców Pomorza na rzecz Ukraińców, którzy takiej pomocy najzwyczajniej każdego dnia potrzebują. Jeżeli mogę dodać do tej kwestii jedną rzecz, mianowicie niewątpliwie spieszymy z wielką pomocą. Pomoc jest niewyobrażalna. Za to należą się wielkie podziękowania współobywatelom. Natomiast rodzi się pewien inny problem, na co bardzo chciałbym uczulić, bo jestem po kilku spotkaniach w Warszawie. Wczoraj spotykałem się z arcybiskupem gdańskim, księdzem, zapomniałem nazwiska, Wojdą. Z kilkoma proboszczami. Szanowni Państwo, to nieszczęście, które dotyka Ukraińców, którym pomagamy na niewyobrażalną skalę, ono nie zakończy się w tych tygodniach. To nie jest nieszczęście na miesiące. To niestety, być może jest to nieszczęście na rok, dwa, trzy,
A jeżeli sytuacja geopolityczna się zmieni i Putin się nie zatrzyma, to będzie to problem, nieszczęście na wiele lat. I ta aktywność, która jest dzisiaj okazywana, musi być rozpisana na wiele miesięcy. Nie oczekujmy, że ci ludzie za tydzień, trzy tygodnie od nas wyjadą, po tym, kiedy dostaną od nas, Polaków, pomocy. Wielu z nich zostanie tu z nami. Część znajdzie miejsce w Hamburgu, w Szwecji, u swoich rodzin, znajomych, przyjaciół. Ale wielu zostanie. I to nie będą tygodnie, to nie będą miesiące. I na to musimy być przygotowani. Stąd też apel, bo samorządowcy sobie radzą. Natomiast jest rzeczywiście potworny problem z koordynacją z władzą szczebla centralnego. Pojawi się też inny problem, bo my świetnie działamy w sytuacjach kryzysowych, klęsk ekologicznych, katastrof. Natomiast problem się pojawi za chwilę. Samorządy wykładają własne pieniądze, nie mówię tylko o zbiórkach publicznych. I za chwilę się pojawi problem z refinansowaniem przez rząd polski tych środków, które wydały samorządy. I to będzie kolejny poważny problem i mam nadzieję, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu zajmie się tym jak najszybciej. Bo kwestia pieniędzy, podobnież jak problem tego, jak długo te osoby będziemy gościć i im pomagać, będzie problem z finansowaniem pomocy. Dziękuję. Jeszcze pan. Szanowni Państwo, na tym zakończymy. To setki. O specustawę chciałem jeszcze zapytać w sprawie uchodźców. Jak samorządy podchodzą do tego? Tutaj się pojawia sporna kwestia dotycząca chociażby finansowania przez samorządy. Znaczy, te prace trwają. Cieszymy się, że ta specustawa jest w końcu podejmowana. Myśmy prosili o rozmowę na temat ustawy pomagającej uchodźcom, chociażby z Białorusi, z Afganistanu, przez wiele miesięcy. Spotykaliśmy się z rządem, te prace prowadziliśmy. Dobrze się współpracowało w miarę z MSWiA i z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, fatalnie z Ministerstwem Oświaty, bo Ministerstwo Oświaty nie widziało problemu ludzi z Białorusi, z Ukrainy, którym potrzebne są klasy przygotowawcze, klasy asystenci międzykulturowi. No w tej chwili jest zmiana. Rzeczywiście są tam przewidziane sprawa refinansowania przedszkoli, refinansowania pomocy społecznej, refinansowania zakwaterowania, chociaż tu będzie problem oczywiście w okresie letnim. I także jest wstępne są zapowiedzi refinansowania dla ludzi, którzy mieszkają w prywatnych domach, żeby pomoc ta materialna też była. Natomiast to, co nas w ogóle niepokoi, to jest to, że to ma dotyczyć tylko obywateli Ukrainy, a pamiętajmy, że z tamtego kierunku przemieszczają się różni obywatele. Pamiętajmy też, że jest kilkuset Afgańczyków, których rząd polski ściągnął do Polski. Oni są już prawie pół roku, nie jest ta sprawa do końca załatwiona. Są obywatele Białorusi, którzy też powinni mieć, no, być objęci tą specustawą i o to apelujemy. I też oczywiście no, są też inne konflikty na świecie i tutaj też uważamy, że uproszczona pomoc powinna być. Ale jako samorządowcy generalnie cieszymy się, że rząd dobrze odnosi się do uchodźców. Porównajmy to, co było rok temu i tutaj musimy też zaapelować jako Polacy, jako samorządowcy do rządu, żebyśmy nie byli też postrzegani w świecie, że tylko myślimy o obywatelach Ukrainy. No jednak, bo to jest nasz interes polityczny, temu musimy zapobiec. I jeszcze dalej będziemy rozmawiali, no bo przeglądamy tą ustawę. Mówię, miejmy nadzieję, że ona będzie bardzo szybko podjęta, bo no takie deklaracje słowne potem różnie się kończą, tak jak było w przypadku COVID-u, kiedy nie wszystkie sprawy finansowe były refinansowane. Jeszcze jedną warto rzecz powiedzieć, że część gmin, o czym mówił pan poseł, znajduje się jednak w bardzo złej sytuacji finansowej z powodu chociażby Polskiego Ładu, czy z powodu piątki Kaczyńskiego poprzedniej, nie znajdują się jeszcze w stosunkowo dobrej sytuacji finansowej jak nasze miasta i tutaj ta pomoc systemowa jest konieczna. Jedno zdanie, bo myślę, że to też jest, szanowni Państwo, z każdą specustawą. No dzisiaj o 12 ma być kolejna wersja tej specustawy. Rzeczywiście te prace trwają bardzo dynamicznie. Wątki, o których powiedział pan prezydent Karnowski, który reprezentuje nas jako przedstawicieli miast Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, trwają i to dobrze, że trwają, ale na pewno pilnie są potrzebne też rozwiązania związane z legalizacją pobytu, ale pracy przede wszystkim, bo rzeczywiście wielu
wielu tych ludzi, którzy się zgłaszają, oni chcą chwilę odpocząć, dojść do siebie, ale naprawdę chcą sami wziąć odpowiedzialność za siebie i do tego potrzebne są chociażby właśnie kwestie związane z uregulowaniem pracy, ale także później z nostryfikacją dokumentów, dyplomów itd., itd. Wiadomo, że taka specustawa jak covidowe chociażby będzie zmieniana pewnie jeszcze 50 razy, bo pewnie nie wszystko uda się od razu dobrze ująć, ale my tu aktywnie i my, i pracodawcy, i przedsiębiorcy aktywnie współpracujemy przy powstawaniu tych przepisów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobrze. Szanowni Państwo, na tym kończymy. Dziękujemy pięknie zarówno gospodarzom tej konferencji prasowej, jak i również Państwu. Zapraszamy do rozmów indywidualnych. Ja jeszcze na koniec tylko przypomnę, że apel dostaną Państwo również mailem, treść apelu, a wszystkie informacje dotyczące pomocy dla uchodźców znajdziecie Państwo zarówno na stronie pomorskiej.eu, jak i na stronie gdańsk.pl. Dziękuję, do widzenia.